I witam wszystkich, zagrajmy dalej w Legend of Grimrock. Opuściliśmy bohaterów w momencie, kiedy Lucy zginęła, ale już żyje. Weź tej pochodni nie trzymaj, friends. Środek nie jest. Wychodzi na to, że czas płynie szybciej w momencie, kiedy śpimy, dlatego jeżeli chcemy się szybko pozbyć nocy, to możemy wyspać się. I ona wtedy zejdzie, ta noc. Tędy. No to w ogóle, to jest odcinek 14. Kamieniuszku 22. Zdecydowanie lepiej. Cztery. 17. O, ładnie. Co tak przyspieszonego? Pięćdziesiąt pięć? W końcu. Gdzieś mi brakuje mojej amunicji. Gdzie jest moja amunicja? Kurde, nie doszukam się tego teraz. Do ciepłej twarzy chyba nic nie podleciało. Tutaj są kamienie. Oczywiście kamienny potwór to upuszcza kamienie. Chociaż to akurat chyba są rzucane przeze mnie. A nie, chyba tylko jednego noża mi brakuje finalnie. Mam dwa shurikeny. Gdzieś jeden nóż zgubiłem. No dobra, mówi się trudno. Co to? Danger. Boję się trochę. Musimy na chwilę spaść do wody. Okej. Kolejny kamieniuszek. O, i worek to jest. Weźmiemy szybko worek i wyjdziemy stąd, bo jak on mnie tutaj dopadnie, to zginę. Chleby. I napój Rage'a. Tutaj jest kolejny odżywiający. Dobrze wiedzieć. Dobry cios. Podpaliłem go. Wow. No nie uda się. Wiem wszystko. Lucy buduje. Okej. Okay. Nic. Widzę, że jak on już chyba mocno ranny jest, to wtedy właśnie takiego przyspieszenia zdobywa. Krytyka za 9. Niekoniecznie są umiejętności w posługiwaniu się, bronią, żeby robić krytyczne obrażenia. Wykorzystajmy to. I jest przepis kolejny. Na co? Antytrucizna, antidotum. Antytrucizna, antidotum jest na chorobę, a antytrucizna jest na truciznę.
Milcząca twarz. Zapiszmy to sobie. Milcząca twarz. Być może przemówi. Jeszcze jeden kamieniuszek. Załatwmy to. Świetny cios. Świetny cios. Bardzo dobrze poszło. Teraz tak, tam już rzuciłem innego kamienia, nic się nie stało. Niemniej to było w poprzednim życiu, także mogę to zrobić jeszcze raz. Ten list już tam podnosiłem, ale mogę to zrobić jeszcze raz, żeby było zaliczone, że go podniosłem. I zrobiło się znowu ciemno, no niestety. Proponuję co? Wyspać się w takim wypadku? Żeby nie było tak ciemno? Spróbujmy, a może nie w tym miejscu. To miejsce wygląda podejrzanie. Jednak nic, ale może tu. Też nic, Wiz guduje. Mamy jeszcze jakiś ostry owoc? Nie, no to sobie zje żółwia. Tutaj jest kolejny zniszczony most. No może tu? Nie, niestety. Tutaj jest droga na cmentarz, na razie tam nie chcę iść. Dobrze, Mieszka, bierz z powrotem swoją rózgę do ręki. To jest taka zmiotka. Teraz co, aktywnimy tą płytę, zobaczymy co się stanie, jak to zrobię. Może wypadałoby na przykład stanąć trochę dalej. Stanąć trochę dalej. Na przykład tutaj. I zasadzić kamieniem. Gówno to zrobiło. Czaszkę za to mam. Jakbym miał minotura w drużynie, to ta czaszka powiększyłaby atak. Dajmy pochodnie do ręki. Lecz słyszę jakieś owady. Tutaj nawet wiatry są sterowane przez niego i ich. Zwój z czarem. Tarcza przed... przed... piorunami. Nie tym, tym. Dobrze. No Poison Bolt teoretycznie nie wymaga tutaj koncentracji, więc kula ognia też nie powinna. Ale nie wiem, jak to wyczarować. Chyba, że wymaga jednak. Może. Teraz tak, tutaj jest przycisk. I przycisk włączył teleport, ale tylko na chwilę. Ciekawe. What the hell? Ja chcę wrócić. Jakieś muszki. Odpocznijmy w tym miejscu. Nie zdążyłem. Jakbym tutaj dał kamienia. I tutaj dał kamienia. I tutaj dał kamienia, to co się stanie?
A to kamienie wracają. Okej. Teraz tak, te muchy tutaj latają, także warto by było się gdzieś zabunkrować przed nimi. Bo za bardzo nie wiem gdzie. Można zawsze do wody na przykład spaść. Dużo ich jest. Czy to mnie potruło? Zabiłem. Nie są takie silne, tylko mocno i szybko atakują. Chodźcie tu, muchy. 150 XP. Skorzystam z klejnotu. Doskonale. Doskonale. Teraz tak. Zabiorę kamień z powrotem. Trzeba pomyśleć, gdzie teraz. No tutaj, no ale nie umiem rzucać tymi zaklęciami. Chyba że tym piorunem. O, mogę walnąć. Spróbuję tak postąpić. Nie zginęło. Ale zabiłem. Okej. Okay. Dobrze. Najwyżej stracę. Ach, to tylko robi wyładowanie. To nie strzela. Nie strzela to pociskiem elektrycznym, tylko robi wyładowanie. No to wymaga koncentracji, prawda? Jakbym kamieniem rzucił w to, w ciepłą twarz. Nie było tematu. Tam jest przejście do tego całego lochu, oczywiście. A tutaj chyba jest wyjście z tego lochu. Jeszcze ten budynek na środku, do którego na razie nie wiem, jak się dostać w ogóle. Żadna tam drabina chyba nie prowadzi. Może to nawet ten budynek będzie dostępny w późniejszym etapie gry całkowicie. Tutaj mogę jeszcze, widzę, przejść pod wodą, bo jest przejście w tym miejscu. Znaczy tego nie widać, ale pamiętam, że ono tam jest. Ale kurde, tutaj gdzieś powinno być jeszcze zejście do podziemi, jeżeli dobrze pamiętam. Nikt tu nie grozi, nikt tu nie grozi. Wejdźmy na powierzchnię. Tą zagadkę rozwiązałem. Tutaj też żadnej drabiny nie ma, bo właśnie trzeba w tę ciepłą twarz rzucić, żeby się przedostać. Tutaj coś jest? Raczej nic nie widzę.
Dobrze, szybko wyjdźmy z wody, bo zaraz się nam bohaterowie zmęczą i zginą. Przynajmniej przywraca nam tą zużytą energię. No i dobrze, no i teraz tak, przejdziemy chyba tutaj, ale nie jestem pewien, ponieważ ja takiego jednego przedmiotu szukam i nie mogę go znaleźć. On powinien być gdzieś na tej, właśnie na tej wyspie, na Slit Island. Tylko nie wiem, kurde, gdzie dokładnie. No ale no nic, w następnym odcinku być może się przekonamy.